Abbas i Soes, Dzisiaj poznajemy właśnie tego ojca pustyni. Żył na przełomie IV i V wieku, więc należał do tej pierwszej generacji mnichów. Znał Abba Antoniego, którego my poznaliśmy podczas pierwszej naszej wieczorynki i kilka tych wieczorów z nim spędziliśmy. Abbas i Soes żył w Sketis, był jednym z mnichów w, te, w tym wielkim... Konglomeracie właśnie yy, sketyjskim, gdzie razem ze swoim uczniem Abrahamem yy, wiódł życie monastyczne, ale kiedy Sketis stało się dla niego zbyt ludne, za bardzo przeludnione, tak, udał się na górę świętego Antoniego, by tam spędzić większość swojego życia monastycznego, życia mniszego. Yy, podaje się, że żył prawie. 100 lat albo ponad 100 lat, więc był starcem bardzo leciwym. Więc i zdążył nabyć wiele mądrości i tą mądrością z nami się dziś podzieli. Czytamy w kościołach naszych dzisiaj, w waszych domowych kościołach teraz, Ewangelię według świętego Jana, fragment mówiący o wskrzeszeniu łazarza, o śmierci i wskrzeszeniu łazarza. Więc myślę, że ten apoftegmat Dzisiejszy pasuje jak ulał. Mówi o śmierci Abby Sisoesa. Posłuchajmy więc, w jaki sposób odchodził Wielki Ojciec i jaka z tego dla nas płynie nauka. Mam nadzieję, że jakaś się znajdzie. Posłuchajmy więc uważnie. Opowiadano o Abba Sisoesie, że kiedy miał umierać, i ojcowie siedzieli wokół niego. Jego twarz zajaśniała jak słońce. I powiedział: Oto przyszedł Abba Antoni. A po chwili powiedział: Oto przyszedł chór proroków. I jeszcze bardziej zajaśniała jego twarz i powiedział: Oto przyszedł chór apostołów. I znowu ze zdwojoną siłą zajaśniała jego twarz, i wydawało się, że z kimś rozmawia. Starcy go zapytali: Z kim mówisz, ojcze? On odpowiedział: Oto przyszli aniołowie, żeby mnie zabrać, a ja ich proszę, żebym mógł jeszcze zostać i trochę odpokutować. Starcy mu powiedzieli: Ojcze, nie potrzebujesz już pokuty, odrzekł im starzec. Zaprawdę, nie mam świadomości, żebym chociaż początek uczynił. I wszyscy zrozumieli, że jest doskonały. I znowu zajaśniała jego twarz jak słońce, i przelękli się wszyscy, i powiedział do nich: Patrzcie. Pan przyszedł i mówi: Przynieście mi naczynie pustyni. I zaraz oddał ducha i stał się jak błyskawica, a cała cela napełniła się piękną wonią. No, bardzo poetycki ten apoftegmat. Do tej pory mówiłem, że apoftegmaty są jak piasek pustynny, szorstki. Trzeba pogrzebać w nim trochę, żeby do tego smaczku dojść. A tutaj wydaje się, że mamy do, do czynienia z różą pustyni, prawda? z kwiatem pustyni. Yy, rzeczywiście, taki jest ten apoftegmat. Mówi o śmierci jednego z największych mnichów pustyni. Spróbujmy tak po kolei sobie werset po wersie przeczytać i objaśnić, co tak naprawdę... Chce nam powiedzieć ten apowtegmat. jaka mądrość z tego dla nas może być wyciągnięta. Więc Abbas i Soes umiera. To piękne, że nie umiera sam. Myślę, że jest to jedno z takich ważniejszych doświadczeń mojego pobytu życia w klasztorze to, że mogę towarzyszyć braciom w umieraniu. To nie jest może nic niesamowite, coś pięknego zewnętrznie, tak? Ale mam przed oczami właśnie tych odchodzących braci, przy których czuwałem razem z innymi braćmi, mieliśmy dyżury w nocy, tak? Żeby po prostu nie umierał sam. Żeby ktoś przy nim był. Ta wspólnota jest do końca. Ta wspólnota jest na zawsze. Ona sięga poza granice śmierci. Które przecież Bóg przełamał. Więc Cisoes umiera wśród swoich braci, ale nie tylko. Bo oto kto zjawia się przy jego śmiertelnym łożu. Jego twarz jaśnieje, bo zbliża się świętość. Pierwszy przychodzi jego ojciec, duchowy ojciec, Abba Antoni. Pierwszy mnich, Ojciec wszystkich Mnichów przygarnia swojego syna. Piękny obraz. A potem przychodzą prorocy Starego Testamentu, a zaraz, a zaraz po nich przychodzą apostołowie. Zobaczcie, święci obu testamentów stają przy łożu świętego Soesa. Na końcu przychodzą aniołowie. Przychodzą, aby Go zabrać do Pana w otoczeniu tych wszystkich świętych. Ale On rozmawia z nimi, targuje się. Zostawcie mnie jeszcze. Ale zobaczcie, dlaczego On chce zostać? <laughs> Nie dlatego, żeby jeszcze sobie trochę pożyć, żeby coś z tego życia jeszcze tam dla siebie e, po, uciągnąć, tak? Żeby jeszcze jakieś owoce życia móc skosztować, te słodkie owoce. Zabawa, rozrywka, whatever. Nie? On chce zostać wśród żywych, aby dalej pokutować. Bo mimo tego, że odchodzi w takiej atmosferze świętości, o przekonaniu powszechnym wszystkich braci i nie tylko, bo przychodzi tam Antoni, przychodzą tam prorocy, przychodzą tam apostołowie. Mimo tego, że odchodzi w takim powszechnym mniemaniu, że jest człowiekiem już zasłużonym, świętym, to tak naprawdę wie, że przed Bogiem każdy z nas jest proszącym o litość, że tylko On jest święty, a my z Jego świętości czerpiemy. Nie, nie jesteśmy marni. Nie jesteśmy godni pożałowania, ale On zawsze jest większy. I to dobrze, bo On jest źródłem świętości, z której możemy czerpać. Więc Abba chce zostać pokutować, aby jeszcze przeprosić za swoje słabości. A wszyscy Mu mówią: Abba, ty masz ponad 100 lat, za co Ty chcesz pokutować? Ty już wszystko odpokutowałeś. On na to. Mówi genialne zdanie. Zaprawdę, nie mam świadomości, żebym chociaż początek uczynił. To jest bardzo ważny motyw wielu apoftegmatów i w ogóle taki nośny motyw życia monastycznego. Wieczny nowicjusz. <laughs> to nam się może kojarzyć z wiecznym studentem, ale to nie to. Wieczny nowicjusz to znaczy, że. W miarę upływu czasu, w miarę ćwiczenia się w życiu chrześcijańskim, w miarę zdobywania wiary i zdobywania tych kolejnych stopni ascezy, tak, człowiek coraz bardziej przekonuje się, że jest słaby. Im bardziej podchodzę do światła, tym więcej widzę. Tym bardziej jestem świadomy, że jestem niedoskonały w miłości, że mógłbym kochać bardziej. Bo w grzechu tak naprawdę nie chodzi o łamanie prawa. A teraz się będę biczował za to, że zrobiłem to i to. W grzechu chodzi nie o łamanie prawa, ale o łamanie serca Bożego, który nas kocha. To jest hamartia, grzech, czyli Minięcie się z celem. Łamanie serca, a nie łamanie prawa. Więc starzec ma świadomość, że łamał serce i chce pokutować. Chce pokutować, bo jest mądry i im jest starszy, tym młodszy w wierze. Tym bardziej świadomy, że jest tylko na początku drogi. To ciekawe, że kiedy Benedykt kończy regułę, nazywa ją małą książeczką dla początkujących. To jest coś na początek. Nasze życie tutaj to jest coś na początek. A reszta? Reszta czeka nas po przekroczeniu tego progu. Tego progu, nazywamy, który nazywamy śmiercią. I po czym poznali bracia, że jest doskonały? No właśnie po tym jednym zdaniu, że on ma siebie za nowicjusza. Dobrze nam jest być nowicjuszami. Nie, to znaczy nie dlatego, że mielibyśmy się nie starać, ale właśnie co charakteryzuje takiego prawdziwego nowicjusza? Gorliwość, ta pierwsza, ten zryw, że mi się bardzo chce. Prawda? Jak przychodzi nowicjusz do klasztoru, to pucuje. Korytarze, tak, jakby to było jego życiowe powołanie. Nie? Jak ma nakryć do obiadu, to tak nakryje, że mucha nie siada. Nie? Ta pierwsza gorliwość, ta pierwsza miłość, nie? Ta, ta pierwsza nadzieja, nie? że jestem przygarnięty to jest właśnie bycie nowicjuszem. Ale nie tylko, kiedy mam 20-19 lat, kiedy wstępuję do klasztoru. Ale kiedy mam sto i odchodzę do Pana, Sisoes został nowicjuszem do końca. Nie uważał, że wszystko już wie. Nie uważał, że osiągnął całkowicie wszelką możliwą świętość. On wiedział, że jest nowicjuszem. Ale to jest, wiecie, to nie jest poniżające. To jest fascynujące, bo kiedy jestem nowicjuszem, to Cały czas się czegoś dowiaduję. Cały świat jest dla mnie zagadką. Bóg nieustannie jest dla mnie zagadką, którą mogę na co dzień odkrywać: przez otwieranie pisma, przez modlitwę, przez spotkanie z drugim. Nowicjusz to ten, który wie, że jeszcze bardzo dużo nie wie. I Abbas Isoez nam dzisiaj mówi: Do końca swojego życia bądźcie nowicjuszami, tak jak ja. Bo to jest świętość, cały czas ciekawy, cały czas gorliwy, a kiedy ta gorliwość i ciekawość życia, świata, Boga podupada, to wracaj do pierwszej gorliwości, bo tam jest ogień, tam jest radość, tam jest odkrywanie Boga. Bądź wiecznie młody przez Twoją ciekawość Boga. Niektórym już tylko taka młodość zostaje, bo skończyli niedawno 30 lat. Nie? No ale jest to, jest to coś bardzo pocieszającego. Do końca bądź nowicjuszem. Po tym wszyscy poznają, że jesteś doskonały. Nie po tym, że wszystko wiesz, że uważasz, że wiesz wszystko. To nie jest oznaka doskonałości, ale pychy. Oznaką doskonałości jest świadomość tego, że nadal łamie się czyjeś serce. Świadomość, że nadal się czegoś nie wie. I to jest atut. To jest atut na świętość. Co się dzieje dalej? Kiedy Abba to powiedział, wyszedł po niego sam Bóg, już nie aniołowie. I jak go nazywa? Naczynie pustyni. Mówi do aniołów. Przynieście mi naczynie pustyni. Wiecie, co jest najlepsze w naczyniu? To, że jest puste. Abbas Isoez był pusty. No to powiecie mi, o, no co to za świętość, jak jest pusty. On był pusty po to, żeby Bóg mógł go napełnić. Bo Pan Bóg lubi się wciskać tam, gdzie jest pustka. Karol Wojtyła napisał taki piękny wiersz: Zabierz mnie, mistrzu, do Efrem i pozwól tam z sobą pozostać, gdzie ciszy dalekie wybrzeża. I teraz mi się przerwało, bo jesteś samą ciszą, bezwzględnym milczeniem. Uwolnij mnie już od głosu. Ty kochasz miejsca bezludne i puste. Bezludne i puste. Bo Bóg tam może wejść, gdzie nie ma naszej pychy, gdzie nie ma naszego przekonania o tym, że wszystko wiem. Jeżeli jestem nieustannie nowicjuszem, to jestem naczyniem, które Bóg może napełniać każdego dnia. Może być to częścią naszej modlitwy codziennej. Boże, staję przed Tobą pusty. Pragnę Twojej łaski, napełnij mnie. Codziennie. Codziennie z nastawieniem nowicjusza. To jest, to jest coś wspaniałego. To jest ta droga do świętości Abyss Soesa. A potem myślę, że każdy chciałby to usłyszeć. Gdy Bóg powie: przynieście do mnie naczynie pustyni. Przynieście do mnie. To naczynie domu, to na, naczynie yy, pracy, to naczynie, i teraz każdy mógłby tam podrzucić, jakim jest naczyniem i dla kogo jest tym naczyniem. Dla dzieci, dla braci, dla ludzi we wspólnocie Dusz Pasterstwa Młodzieży. Napełniam się i rozlewam. Napełniam się i daję. A co się stało z Abą, z Isoesem? Zaraz oddał ducha, i stał się jakby błyskawica, a cała cela napełniła się piękną wonią. Zobaczcie, świętość roztacza piękną woń. Do osoby, która jest święta, wszyscy przychodzą jak do pachnącego kwiatu. Tego się nie da ukryć. Świętości nie ukryjesz. Stajesz się jak błyskawica jasny. Jak błyskawica wszędzie i nigdzie zarazem, bo zawsze u Boga. Prawda, że dzisiaj ten apoftegmat bardzo taki poetycki. Nauka dla nas, bądź nowicjuszem. Jeszcze nie wszystko wiem i mam do tego prawo, żeby być jak naczynie, które codzień jest napełniane przez Boga.